Poranek Radia Tok FM. Witam ponownie, jestem Żakowski, to jest piątkowy Poranek Tok FM. Pierwszy gość Tomasz Tomczykiewicz, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będzie poprawiony raport Czumy? Zobaczymy. Z tego co wiem, czy poszczególni członkowie komisji chcą złożyć poprawki. Będzie dyskusja nad tymi poprawkami. Zobaczymy, to wszystko w rękach członków komisji. I myślę, że... Ale niech mi pan nie mówi, że zarząd klubu o tym nie dyskutuje. Nie, rozmawialiśmy oczywiście, bo członkowie tej komisji przychodzą do nas, ale ja mówię, że mają napisać zgodnie z sumieniem. Jeżeli uważają, że ten raport nie odzwierciedla rzeczywistości, to mają złożyć poprawki, ale... A pana zdaniem odzwierciedla, czy nie odzwierciedla? No, bo już pan miał czas przeczytać. Tak, ale ja nie uczestniczyłem w przesłuchaniach, nie znam materiałów, ale z tego, co pozostali członkowie z ramienia Platformy mówią, no, powinien być raport zmieniony. Mm-hmm. To jest jakaś bardzo dziwna sytuacja i pierwszy raz w historii Komisji Śledczych się zdarza, że opinia przewodniczącego jest kwestionowana przez jego własną partię. No nie, bo ja bym jednak pilnował tego, że to nie partia kwestionuje, tylko członkowie komisji z ramienia partii. Przez jego partyjnych kolegów z komisji. My tu nie będzie żadnych mielenie kołem i przymuszanie do podejmowania takich i innych. Ale przypalić troszkę? Nie, ja uważam, że to była praca indywidualna konkretnych ludzi, oni odpowiadają za jakość tego raportu, a on powinien odzwierciedlać rzeczywistość. Mm-hmm. A gdyby raport Czumy został przyjęty, to Platforma by głosowała za jego przyjęciem, czy przeciwko? Nie, jeżeli takie będą konkluzje komisji, to oczywiście będziemy głosować za... Zresztą nie ma głosowania nad raportem. A, bo teraz już... Nie ma, nie jest zmieniony. Tak. No, dzisiaj w ogóle jest zmieniony, bo sam projekt jest autorski przewodniczącego i to nie jest praca zbiorowa, bo pewno ona już by miała ten kształt zupełnie inny. Panie przewodniczący, wczoraj pan marszałek Schetyna powiedział, że ustawa o nasiennictwie, która tak tylnymi drzwiami wpuszcza GMO na polski rynek, co się spotyka z protestami, którą pan prezydent ocenił jako bubel legislacyjny, że ona w takim kształcie wyszła z parlamentu, bo ją, jak powiedział, pozmieniali mocno w komisjach. Czy pan się interesował tym, kto pozmieniał, jak pozmieniali, co tam się właściwie stało z tą ustawą? Tak, i właśnie w komisji, w pracach podkomisji zakazano wprowadzania obrotu nasionami modyfikowanymi. Także ja nie bardzo rozumiem de facto tych protestów. Myślę, że jednak mają one podłoże wyborcze, sprzyja okres wyborczy nagłaśnieniu. Ale ten zakaz przecież obowiązywał w dotychczas obowiązującej ustawie. Ale w projekcie ustawy, przesłanym przez rząd, tak? Była możliwość wypuszczona obrót. Bo ta ustawa wprowadza dziś możliwość rejestrowania. Rejestracji, no to nie znaczy, że on fizycznie w ogóle musi być. No rejestrowanie to jest czynność administracyjna. No tak, ale to znaczy tyle. A dzisiaj wiemy, bo kto się interesuje, to wie, że po prostu nie ma żadnych przeszkód, żeby rolnik przywiózł z najbliższej zagranicy materiał GMO i rozsiał go na własnym polu. Mm-hmm. No właśnie. I w dalszym ciągu ta możliwość przez tę ustawę jest podtrzymana, prawda? Nie. Oczywiście nie. Ona mówi tylko o tym, że możemy rejestrować. My musimy pamiętać o czym... posiać i mieć zarejestrowaną roślinę. Nie, to jedno z drugim nie ma. Jedno z drugim nie ma. Rejestr to jest czynność, którą firmy mogą zarejestrować produkt, ale nic więcej. Nie można go nim obracać. Ja przypomnę, że my jesteśmy pod silną presją kar, które grożą Polsce za to, że zakazujemy. My robimy wszystko, żeby ten zakaz utrzymać, jednocześnie robiąc rzeczy, które nie wprowadzają
GMO, a pokazują, że coś w tym kierunku się robi. To taka gra trochę pozorów, ale trzeba pamiętać też o tym, że większość rolników, którzy profesjonalnie zajmują się produkcją roślinną, uważają, że ten zakaz jest po prostu absolutnie szkodliwy i grozi zapaścią rolnictwa polskiego. No, to nie wiem, ta czy... Ta opinia się może niełatwo nie wiem, czy większość... Wrzawy. Wiem, że koledzy z PSL-u są sceptyczni wobec rejestrowania GMO, a oni mają dobre ucho na... pańscy koledzy z PSL, ale oni mają dobre ucho na to, czego polscy rolnicy chcą. Ale ja mówię o tych rolnikach, którzy poważnie traktują produkcję jako źródło dochodu, o wielkoprzemysłowych, o wielkoobszarowych czy 40-50 hektarów to są wielkoobszarowe? Raczej nie. Zależy gdzie. Tak w Warszawie to już by było sporo. No tak, ale Warszawa raczej powinna budować domy, a nie zajmować się rolnictwem. Panie przewodniczący, czy pan prezydent powinien tę ustawę pana zdaniem podpisać, czy powinien ją zawetować? 24 upływa termin. Powinien podpisać, bo tam nie ma żadnej furtki, która by wprowadzała GMO na rynek polski. A czemu służy wobec tego ta rejestracja? Bo do tej pory nie było możliwości rejestrowania w Polsce, bo tak jak mówimy, upraw GMO. To czemu służy wprowadzenie tego prawa? Weszliśmy do Unii Europejskiej, obowiązują nas przepisy europejskie i zgodnie z tymi przepisami powinniśmy dopuścić do obrotu GMO. No, robimy takie sztuczki, które pozwalają oddalić widmo kar pieniężnych za to, że nasze prawo łamie prawo europejskie. Z tymi karami to chyba jest troszkę taki straszak, prawda? Bo ile ja wiem, to żaden z 8 krajów, których pełen zakaz obowiązuje w tej chwili, nie zapłacił ani centa kary. Ale u nas pory. Już procedura wobec Polski była. Ona została zawieszona ze względu na to, że komisja popełniła błędy, zgłaszając przeciwko Polsce wniosek o ukaranie. Ale już następnym razem może nam się nie uda. Ale tymczasem Parlament Europejski przygotowuje dyrektywę, która by dawała taką możliwość, prawda, żeby nie wpuszczać do kraju. Dlatego jest ta gra pozorów, ale ona jest niezbędna, żeby w tym momencie nie zostać ukarany. Nie ma na pewno w tej ustawie nic, co by spowodowało, że będzie dopuszczony obrót, bo jest wprost napisane w tej ustawie, że obrót materiałem genetycznie modyfikowanym jest zabroniony. No tak, ale jeżeli ziarno jest zarejestrowane, już kończymy ten temat, bo wiem, że dla wielu z Państwa to jest coś kompletnie obcego, ale dla innych jest szalenie emocjonujące. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że nie ma regulacji precyzyjnych dotyczących znakowania. No to raczej jest, wczoraj słuchałem eksperta, który mówił, że nie ma żadnych wątpliwości i wszystkie produkty żywnościowe, które pochodzą z produktów modyfikowanych genetycznie, są dobrze oznakowane i klient, który chce mieć wiedzę na ten temat, mu może ją posiąść z opakowań. Dobrze. To skąd z tego panu prezydentowi się wzięły te takie radykalne stwierdzenia, że to jest bubel, że to jest psucie, procesu legislacyjnego i tak dalej? Skąd to się wzięło? No, być może z oceny innych zapisów, które, bo przecież, tak jak mówię, ten zapis o rejestrowaniu jest oderwany zupełnie od tego, żeby od wprowadzania GMO. Także myślę, że pan prezydent mówi o czym innym, a protestujący też o czym innym. Mhm. Ja byłem w tym spotkaniu z panem prezydentem, on mówił o tym właśnie. I myślę też, że mówił o tym dlatego, że my nie udało się w tej kadencji uchwalić ustawy o GMO, która jest gotowa, czy projekt był gotowy. I natomiast wprowadzanie zmian w innej ustawie budzi niepokój, prawda? Kiedy tamtej ustawy nie ma. Dlaczego ustawy tylko o GMO tam było o nie udało się? Dopuszczeniu. Dlaczego nie udało się uchwalić ustawy regulującej wyraźnie sytuację modyfikowanych genetycznie roślin w Polsce? Bo nie ma takiej większości, aby ją uchwalić. I tyle. No wiele ustaw, nad którymi pracujemy, nie ma finału. To jest naturalna rzecz. Nad niektórymi ustawami się czasami przez kilka kadencji pracuje. Pan prezydent, zmieniam temat, pan prezydent poleci
zaczynamy do komunikacją się teraz zajmować, poleci do Stanów Zjednoczonych rejsowym samolotem. Pisze dziś Super Express. To dobrze czy niedobrze? No, uważam, nie w tych kategoriach bym to rozpatrywał. Super Express pisze, że to wstyd, że... że przyleci jak zwykły człowiek do Ameryki z wizytą przecież służbową, w końcu nie leci tam na wakacje i tak dalej. No my się musimy też zdecydować, albo będziemy zachęcać i chwalić za to, że politycy pracują, poruszają się najwyższymi produktami najwyższej klasy światowej, albo będziemy ich za to ganić. Ja jak codziennie otwieram gazetę, szczególnie te tabloidy, no to za każdy zakup auta nowego, nawet jeżeli to jest Skoda, jest w czambu krytykowana. Tak przecież było za każdym razem, kiedy próbowano kupować samoloty. To musimy się wreszcie zdecydować, czy popieramy zmianę floty i chcemy, żeby głowa państwa miała jak najlepszy samolot, czy godzimy się na to, że jesteśmy w sytuacji światowego kryzysu i taki lot nie uszczupla naszej dumy narodowej. A pan jak uważa? Nie uważam, że to dobrze pokazywać, że oszczędzamy tam, gdzie możemy, i taki lot mi nie uwłacza, i myślę, że zwykłemu Polakowi również. To idąc dalej tym tropem komunikacyjnym, pan minister Grabarczyk. W poniedziałek ma być głosowany. No debata ma być. Ma być debata, tak. No i jak pan myśli, czy dla Platformy, to jest z punktu widzenia Platformy, to jest dobry interes obrona Grabarczyka, który jest tyle kontrowersji budzi, tyle złości publicznej. Ja nie całkiem ją rozumiem zresztą, ale rzeczywiście on stał się jakimś piorunochronem po prostu, gdzie zła energia się kumuluje. No stało tak, się coś ale takiego, prawda? Ale jak wiemy, taki piorunochron i tak jest, zawsze jest potrzebny. Także jesteśmy na końcówce kadencji. Będziecie bronili Grabarczyka jak niepodległości, a to jest dobry minister? Bo my stawiamy na szali dokonania wszystkie pana ministra i naprawdę... Polska to ogromny plac budowy. Wiele inwestycji jest zakończonych i o nich nie pamiętamy, i stąd to nasze przypomnienie Polska w budowie, bo naprawdę, naprawdę o wiele lepiej nam się... To jest dobry minister, pana zdaniem? Porusza po jezdni. To pewno przyjdzie czas na rzetelną ocenę po miesiącach, po latach, jak już ministrem nie będzie. To jest naturalne, że no dzisiaj w takiej atmosferze no o rzetelną ocenę trudno liczyć, a szczególnie w okresie kampanii. Pan premier ma dziś wystąpić w Sejmie w sprawie kryzysu, tak? Tak. Co by pan chciał od niego usłyszeć? No ja myślę, że też po tym wczorajszym czwartku na giełdzie, który jest spowodowany sytuacją zewnętrzną Unii jako takiej i Stanów Zjednoczonych, gdzie ocena tych rynków czy tych państw jest obniżana, żeby powiedział, że polska gospodarka ma się dobrze, że finanse publiczne są bezpieczne i spadki na giełdach nie są spowodowane kłopotami naszego kraju, tylko otoczeniem zewnętrznym, i myślę, że to też uspokoi inwestorów i Polaków, zwykłych Polaków, którzy przecież tam mają oszczędności. Też my mamy oszczędności. Albo nie mają oszczędności. Mamy tam oszczędności poprzez nasze fundusze emerytalne. I warto dbać za wszelką cenę, i opozycję też do tego namawiam, aby nie siać defetyzmu i po prostu patrzeć rzetelnie na to, co się w Polsce dzieje, bo pan Napieralski no po prostu... Który za chwilę tu będzie? Mówił nieprawdę, bo choćby o tym, że płace spadają, a ceny rosną, bo jak porówna statystyki, to jest zupełnie odwrotnie. A trzeba się jednym spadają, a drugim rosną. Nie, to oczywiście, ta różnica, ale oczywiście musimy kończyć, tak się zdarza. Bo koleżanka wyciąga długi nóż i za chwilę wkroczy do studia. Bardzo dziękuję. Tomasz Tomczykiewicz był moim gościem.